Dzień dobry, witajcie. Witamy się z wami przy placu budowy. No. I to nie byle jakiej budowy. Było budowy, w ramach której powstanie nasze mieszkanie. Także bardzo, bardzo nas to cieszy. Mamy dzisiaj 1 stycznia, jesteśmy tu trzeci raz w ciągu 3 ostatnich dni, czyli generalnie od piątku przyjeżdżamy w tą okolicę codziennie. No ale to dlatego, że właśnie sprawdzamy sobie, co takiego tu się dzieje wokół i jak wyglądają te tereny dookoła, żeby jeszcze sobie sprawdzić przed podpisaniem papierów, jak wygląda okolica. Zaczepialiśmy też sąsiadów, pytając, jakim się tutaj mieszka, i wszyscy są zadowoleni. No. Więc wydaje mi się, że to będzie dobra decyzja. Ten blok, który tu widać, to jest właśnie blok, w którym planujemy zakupić mieszkanie. Mieszkanie będzie na trzecim piętrze, czyli na piętrze ostatnim. Więc no mega się jaramy, ale wydaje mi się, że ponieważ chodzi tu całkiem sporo osób, to na ten moment to byłoby tyle, a resztę opowiemy wam już, jak będziemy w samochodzie. Dobra, jeszcze tak na szybko pokażę wam, jak wygląda ten blok. Tak się składa, że ten balkon, o ten, to będzie nasz balkon. Tam będzie jedna sypialnia, a po tej stronie będzie druga sypialnia. Powiem wam, że mega fajne to jest, że teraz jak się szuka mieszkania, no tak, żeby jakieś zakupić, to deweloperzy udostępniają takie wizualizacje. Już wiecie, macie taką wizualizację umeblowanego mieszkania, po której jakby możecie się przejść. I to jest bardzo wygodne i bardzo fajne, dlatego że można dzięki temu sprawdzić sobie, jakby wyobrazić tak dokładniej, jak to mieszkanie będzie wyglądało. Także to jest ekstra. No i co? I nie musimy się doczekać, ale ponieważ no, jest dzisiaj 1 stycznia, a ciepło. Pogoda jest przepiękna, chodzi tu bardzo dużo ludzi, więc nie chcemy wokół siebie robić zbiegowiska, bo i tak przyciągamy całkiem sporo spojrzeń. Także tak jak mówiłam, teraz wrócimy do samochodu i albo opowiemy wam resztę z auta, albo opowiemy już wszystko w domu, tak Andrzejku? No. No, to lecimy. Dzień dobry, witajcie. To nasze drugie podejście do tej części filmu, dlatego że w pierwszym byłam zbyt podekscytowana i to, co mówiłam, nie miało ładu i składu. I nie byliśmy na tle szafy. Tak, więc teraz postaramy się to jakoś uporządkować. No, więc kupujemy mieszkanie. Jak do tego doszło, Andrzeju? No tak jakoś to tak, no tak wyszło samo z siebie, nie? W sensie sobie szukaliśmy jakiś czas już temu jakiejś działki w celu zanabycia, a potem budowania na niej domu jednorodzinnego, z garażem, bo to ważne, nie? Tak. Ale no, cena samej działek w jakichś, powiedzmy, sensownych dla nas lokalizacjach, sensownych, czyli mówimy, może nie wiem, 15-20 kilometrów w obrębie Piaseczna, ewentualnie gdzieś tam Pruszkowa, coś takiego. Tak. Żeby to nie był już zaraz jakiś Żyrardów, Grójec, a tym bardziej nic, co jest po drugiej stronie Wisły, czyli Radzymin, Otwock, te rejony, nie? Tak, to prawda. Czyli, no. No, czyli mniej więcej tam Konstancin, Piaseczno, no już pod górę Kalwarię albo Pruszków, te rejony, nie? Tak. W pobliżu naszych rodziców też. No. Tak, szukaliśmy, no to no działki nie są specjalnie tanie, a wiecie, postawienie działki, ogarnięcie potem wszystkich formalności, budowa domu to nie są najprostsze rzeczy. I kupa pieniędzy. Tak, i przede wszystkim jest to wszystko kosztowne, no i właśnie trudne logistycznie. I jakoś tak wyszło, że święta z naszymi bliskimi prowadziliśmy różnego rodzaju rozmowy właśnie na temat tego, co dalej. Czy dom, czy mieszkanie, bo przyznam, że ja, jeżeli myślimy o tym, że chcemy mieć dzieci, wolałabym przynajmniej do pewnego momentu funkcjonować z nimi w mieście. Nie musi to być oczywiście Warszawa, to mogą być jakieś miejscowości podwarszawskie, takie właśnie jak Piaseczno czy Pruszków. Natomiast no nie wyobrażam sobie być, tak wiecie, na totalnej wsi, gdzie bez samochodu to ani rusz. A umówmy się, działki w tym momencie bardzo często dostępne są w miejscach, gdzie nie ma tego zabudowania zbyt dużo. Co ma swój urok oczywiście, ale w moim odczuciu mogłoby być trochę skomplikowane na początku przy dzieciach. Tam Kasia, trochę moim zdaniem przesadzasz, bo nie ma tak źle, aczkolwiek no dojazdy rano do szkoły i brak możliwości zrobienia tego samodzielnie było trochę upierdliwe. Natomiast jest to wszystko do zrobienia, więc ja bym tak aż tak tego nie
kwestia nie, podejścia. Nie dramatyzował. W każdym razie ja byłam bardziej team mieszkanie. Szukaliśmy działek, ale szukałam też mieszkań i tak nagle jak ślepej kurze ziarno trafiłam mi się, wpadłam na inwestycje. Z promocją. Tak, z promocją, z bardzo korzystną promocją. Promocja dotyczyła tego, że w cenie mieszkania powyżej 50 metrów dostajemy dwa miejsca w garażu podziemnym. Są to platformy. Miejsca garażowe nie są jakoś wybitnie tanie, także no jest to oszczędność rzędu kilkudziesięciu tysięcy, 40 paru, jakbym chciała być bardziej precyzyjna. Także no zaintrygowało nas to bardzo i tak naprawdę jeżeli chodzi o nasze podjęcie decyzji, potoczyło się to całkiem szybko. Skonsultowaliśmy się z moim tatą. No, z moim tatą, byliśmy u sprzedawcy. Tak. No, i tak o. Przemyśleliśmy tą decyzję i przegadaliśmy ze wszystkimi mądrymi ludźmi, których znamy, żeby nam troszeczkę doradzili. No i podjęliśmy tą decyzję. Siedzimy tutaj, już możemy powiedzieć, że tak naprawdę kupujemy mieszkanie. Nie mamy jeszcze aktu notarialnego. Podpisujemy umowę z deweloperem, już taką wiecie, notarialną w poniedziałek. Także już za chwilę będziemy mogli się pochwalić papierami, że to mieszkanie... powiedzmy, że mamy, chociaż częściowo... Będzie nasze, jak je spłacimy. Właśnie. My możemy powiedzieć, że mamy, będzie miał je bank, oczywiście, no... Wiecie, mieszkania nie są tanie, na pewno, a już na pewno nie w Warszawie. Szukaliśmy na początku inwestycji czegoś, co się buduje w Warszawie. Obrałam sobie za kierunek Ursus, dlatego, że jest to właśnie po tej stronie Wisły, a ceny są stosunkowo, powiedzmy, jeszcze niskie. Natomiast tutaj słowo klucz to jest stosunkowo. Różnica, jeżeli chodzi o zakupienie mieszkania, powiedzmy, że 60-metrowego, no pod Piasecznym, gdzie finalnie zdecydowaliśmy się zakupić mieszkanie, a w Ursusie plus wiecie, dokupienie miejsc parkingowych, no to jeżeli chodzi o całość inwestycji, różnica w kosztach to jest blisko 200 tysięcy złotych. To są bardzo duże pieniądze, no. A nie robi nam to różnicy aż tak bardzo, czy my będziemy żyć w tej Warszawie. Nie, no, że ją bardzo lubimy, czy będziemy trochę pod, więc no, jeżeli chodzi o finanse, to była kluczowa sprawa, prawda? No, tak, wybraliśmy sobie Józef Osław. Spoko opcja, cykt zaraz na Puławską. Co prawda jest buspas, który średnio działa, ale no, ja, ale da się dojechać szybko w miarę do metra, więc tragedii nie ma, tak? Więc jest możliwość, jest autobus, ma być SKM-ka do Piaseczna i chyba do Konstancina, tego co tam widziałem na jakichś tam planach, to do Piaseczna to pewnie jest szybsza w realizacji, natomiast to do Konstancina to ja sobie tego nie wyobrażam, jak to zrobią, no ale taki mój pomysł. No w każdym razie, jeżeli chodzi o komunikację, to nie ma dramatu. Wiecie, ja nie jestem jakoś wybitnie pierwsza do tego, żeby jeździć samochodem, więc dla mnie to było kluczowe, żebym miała dostęp właśnie do autobusu, do kolejki, tak żebym mogła swobodnie dotrzeć do pracy i żeby to nie trwało 10 godzin. Także jeżeli chodzi o lokalizację, to myślę, że naprawdę wybraliśmy dla siebie złoty środek. To, co jest też dla nas ważne, to będzie blisko do rodziców Andrzeja. Twojej mamy też nie tak źle. Na SK i do przodu, do Pruszkowa. Jak się planuje dzieci, to dobrze jest mieć dziadków. No, w kasie, ale może tak, szczegóły. Miejsce? No. W sensie, że miejscowość? No. No Józef Osław, już powiedziałeś. Ile pokoi? Trzy. Powiedziałabym, że dwa, ale to są trzy pokoje. Nie, no trzy pokoje, w sensie tak. Dwie sypialnie, salon z aneksem kuchennym i łazienka. I łazienka. No, gites. Co tam jeszcze miałem? 59 metrów prawie. No. Balkon, lodzia, taras? Balkon. No. Balkon. Które piętro? Trzecie? Ostatnie. No, właśnie. I jeszcze co? Ile miejsc parkingowych? Trzy. Czyli dwa te, co dostaliśmy? Tak. To są w garażu podziemnym? Tylko się mówiła, że to są platformy, ale to nie są takie głupie platformy, jak mamy teraz tu w tym bloku, w którym mieszkamy na Mokotowie. No, one nie są fajne. Bo te są platformy, tutaj są platformy zależne, czyli musi kupić to praktycznie ta sama rodzina, tak? Jak mają dwa samochody, no i ktoś musi wjechać samochodem z dołu, żeby ten z góry mógł zjechać. Natomiast tam, gdzie się teraz tworzy nasze mieszkanie, które właściwie już się nie tworzy, bo jest na etapie wykończenia, w sensie już deweloperskiego, no. Tak, w sensie, że budynek już stoi. Budynek stoi. Za chwilę będzie oddany pierwszy etap. A potem w maju, dokładnie. Do 31 maja ma być oddanie kluczy w naszym budynku, więc mamy nadzieję, że tak naprawdę na jesień, ewentualnie przy gorszych wiatrach na zimę uda nam się wprowadzić.
do naszego własnego. A wracając do tych platform, to tam w tym bloku w Józefosławiu te platformy są tak robione, że chowają się jakby pod poziom, nie wiem, gruntu w garażu podziemnym. Podłogi, no, nie wiem jak to powiedzieć inaczej. I więc tak czy siak można sobie zjechać albo z górnego, albo z dolnego poziomu. Można sobie wyjechać bez przeszkód, tak? Bez ściągnięcia sąsiada czy kogoś tam. Tak, zgooglujcie sobie po prostu platformy niezależne i to jest naprawdę spoko opcja. Wybraliśmy, te platformy były różne, my mamy wysoki samochód, więc oczywiście wybraliśmy tą platformę, która jest dla przeznaczona dla samochodów wyższych. No. Więc będziemy mieli jakby dwa miejsca w tym samym poziomie, czyli w dolnej części. A z racji tego, że... Jesteśmy całkiem towarzyscy. I nie będzie tam parkingu dla gości na osiedlu, bo nie będzie tam ochrony. To zdecydowaliśmy się wziąć jeszcze miejsce takie naziemne po prostu, które będzie z takim tym cuśkiem, z taką blokadą, nie? Składaną. Tak. No i albo na wynajem, albo tak, żeby ktoś mógł sobie przyjechać i zaparkować do nas bez problemu. Tak. Albo gdybym się zdecydowała, że jednak będę jeździć autem i może będę miała jakiegoś rajdka, to wtedy też się może przydać. Tak, tyle jeżeli chodzi o szczegóły samego mieszkania, czyli właśnie na co się zdecydowaliśmy. Szukaliśmy na początku mieszkań większych, czyli 75-metrowych, które miałyby 4 pokoje, 3 sypialnie. Natomiast stwierdziliśmy, że no nie chcemy jakby wydawać aż tak dużo pieniędzy. Ten jeden pokój może i robi różnicę, ale... Cenowo też robi różnicę. Cenowo też robi różnicę, także wybraliśmy dla nas złoty środek, tym bardziej, że... Kiedyś docelowo i tak chcielibyśmy mieć dom. Nie porzucamy tych marzeń. No, na razie będziemy musieli zająć się wykończeniem tego mieszkania i spłatą kredytu. Natomiast kiedy to się wydarzy, na pewno powrócimy do naszych marzonek posiadania własnego domku z pięknym ogrodem. Prawda? I garażem. I garażem, tak, żeby Andrzej mógł dłubać przy motocyklach. Tak, także to wszystko przed nami. Myślę, że teraz dużo będzie się tu działo, dlatego że... Będzie początek serii wykończeniowo-mieszkaniowej. Tak. Szukamy promocji, szukamy fajnych pomysłów. Już... No. Jeśli Leroy Merlin albo Obi chce nas sponsorować, to zapraszam do kontaktu. Na pewno, Andrzeju. Nie w tym życiu, ale... To co chciałam powiedzieć, to to, że no z racji tego, że odbiór kluczy ma być do końca maja, a my chcielibyśmy się jakoś tak sprawnie zorganizować, no to wiadomo, to nie jest tak, że jeżeli chodzi o sprzęty i takie rzeczy, to się kupuje wszystko na ostatnią chwilę, więc już będziemy się zajmować teraz tym, żeby zorganizować sobie jakąś poleconą, zaufaną ekipę, która nam zobliguje się to mieszkanie wykończyć, jak już tylko te klucze odbierzemy. Już powoli zaczynam przeglądać sklepy typu IKEA i masę innych, tak żeby sobie, wiecie, rozeznać się, ile kosztują jakie rzeczy, chociaż też mamy taki plan, żeby to mieszkanie wykańczać sobie, że tak powiem, częściowo. No, ten jeden pokój, który w tym momencie będzie tak naprawdę nam, powiedzmy, zbędny, na pewno nie będziemy go wykańczać tak, wiecie, w 100%, bo, no bo to wszystko po prostu kosztuje. Nie chcemy brać, wiecie, jakby dużej górki, jeżeli chodzi o kredyt, no bo im więcej go bierzecie, tym więcej go spłacacie. Kredyt hipoteczny, no to nie jest najtańszy kredyt, bo wiadomo, że takie kredyty zazwyczaj spłacamy długo. Mamy nadzieję, że tak nam się to wszystko poukłada, żeby ogarnąć ten temat sprawnie, natomiast jak będzie, to się okaże, wiecie, życie pisze różne scenariusze. Ale tak, plan jest taki właśnie, żeby teraz ogarnąć wszystkie formalności. W poniedziałek ten notariusz, potem mamy spotkanie w banku w celu ogarniania formalności z kredytem i powiem wam, że nie jest to najprostsze ogarnięcie kredytu hipotecznego, nie jest najprostszą sprawą, trzeba było wyciągać masę dokumentów, prawda Andrzeju? Mm. Ale no to wszystko jest do zrobienia, jeśli się chce, a my chcemy, także już to wszystko załatwiamy, no i będzie zakup mieszkania, a jak już będziemy mieli ten akt w ręku w poniedziałek, to już myślę, że tak na serio siądę i będę przeglądać, co takiego w tych sklepach tam jest, żeby już sobie pozbierać swoje typy, a jak będę je zbierać, to pewnie też się z wami tym wszystkim podzielę. No, także śledźcie nasze poczynania, zobaczycie jak to jest być na naszym miejscu. Trochę straszne, ale będzie fajno. Tak, jest to trochę przerażające, wiecie, no nie spadło nam to mieszkanie z nieba, musimy sobie na nie zapracować i trochę to potrwa, ale cieszymy się bardzo, że podjęliśmy tę decyzję, bo jakby nie patrzeć, to już będzie taki nasz kawałek ziemi.
Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Śledźcie nasze poczynania, bo na pewno dużo będzie się działo. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, domku w komentarzu, subskrypcji, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnym vlogu.